Jeżeli ty myślisz, że wyjedziesz i będziesz pracował w jakiejś standardowej pracy, gdzieś na budowie, gdzieś w sklepie, gdzieś w restauracji, czy sprzątał gdzieś i na zarabiasz nie wiadomo jakie pieniądze, to się bardzo, bardzo mylisz. No cześć, witam Cię bardzo serdecznie na moim kanale. Będąc na tym kanale doświadczasz razem ze mną codziennego życia w Szkocji i podróży po Szkocji oraz nie tylko po Szkocji, ale dzisiaj jesteśmy w Szkocji. Ja Ci tutaj dzisiaj chciałem powiedzieć na ten temat wyjazdu zarobkowego na emigrację, tak zwanej emigracji zarobkowej. Czy teraz po wyborach 2023 warto jeszcze wyjechać na emigrację teraz w 2023 roku albo w 2024 roku? No jako osoba, która tutaj mieszka już 15 lat na emigracji, no myślę, że mogę Ci coś powiedzieć, coś doradzić, coś podpowiedzieć, zachęcić albo zniechęcić. Tak w ogóle zobacz, jestem w ciekawym miejscu, tu jest Muzeum Kopalnictwa Szkockiego. Tam można zwiedzać, można chodzić, zwiedzać sobie. Jak będziecie chcieli, jak zostawicie jakieś komentarze, łapki w górę, jak zobaczę, że, no, że chcecie po prostu, że jesteście zachęceni wysłuchać o czymś takim, to umówię się tam na wizytę, wejdę i pofilmuję trochę. Natomiast dzisiaj Ci chciałem powiedzieć, jakie jest moje zdanie na temat emigracji teraz po wyborach. I tak naprawdę mógłbym to streścić w dwóch słowach. Były wybory i prawdopodobnie zmienił się rząd. Tego jeszcze nie wiemy, ale no wszystko na to wskazuje. Ja tu oczywiście nie będę żadnego politycznego komentarza dawał, bo mi z polityką nie po drodze, ja się z polityką nie zajmuję. Więc mnie to jakby, no nie jestem w stanie się na ten temat profesjonalnie wypowiedzieć. Chciałbym tylko powiedzieć, że wraz ze zmianą rządu na pewno zmieni się polityka w jakiś sposób. Zmienią się ustawy, przepisy, polityka będzie prawdopodobnie inaczej uprawiana niż przez ostatnie lata. Więc tak naprawdę nikt z nas do końca nie wie, czy zmieni się na dobre, czy zmieni się na złe, czy po prostu nic się nie zmieni. Ja bym po prostu z jakąkolwiek decyzją teraz wyjazdową na emigrację zaczekał parę tygodni albo parę miesięcy, żeby zobaczyć, co się dzieje, co się wydarzy, czy będzie mi pasowała ta polityka, czy będą mi pasowały realia w Polsce, jakie są po wyborach, czy nie będą mi pasowały. Także od razu bym szczerze mówiąc doradzał. Nie jestem oczywiście żadnym znawcą, no ale tak jak mówię, 15 lat jestem na emigracji, no to mniej więcej wiem, czego można się tutaj spodziewać. Nie śpieszy się, nie pali się w każdym razie. No i tak jak nagrywałem film chyba ze 2 lata temu bodajże, moi drodzy, mniej więcej tak jakoś było i mówiłem właśnie, jakie jest moje zdanie na temat wyjazdu na emigrację. Gdziekolwiek, no ja mieszkam w Szkocji, ale gdziekolwiek, nie tylko Szkocja, Anglia, Irlandia, Walia, czy jakieś kraje Unii Europejskiej, Niemcy, Holandia, Austria, no gdziekolwiek tak naprawdę, no to wiadomo, że podejmujemy ważną decyzję, no. Chyba że ktoś spontanicznie jedzie, w poniedziałek postanawia, we wtorek wyjeżdża, no to powiedzmy, że tej decyzji nie podjął przemyślanej, tylko spontaniczną. Ale czy warto wyjechać na emigrację? Moje zdanie jest takie, jeżeli wyjeżdżasz na emigrację zarobkową, jeżeli to jest jedyny argument, który ciebie, że tak powiem, pcha na emigrację, no to już nie te czasy, to już musisz się cofnąć w czasie, 10-15 lat temu. Bo wtedy opłacało się, bo wtedy naprawdę przyjeżdżałeś gdzieś do Anglii, do Niemiec, do Francji i zarabiałeś dużo więcej niż w Polsce. Ja to wiem, bo ja 15 lat temu wyjechałem do Szkocji, w Polsce zarabiałem 15 lat temu 1600 zł na rękę, a zaraz po przyjeździe do Szkocji zarabiałem już 6,5-7 tysięcy w przeliczeniu na złotówki, więc to była duża różnica i w Wielkiej Brytanii ceny były wtedy niskie, zarówno jeśli chodzi o żywność, jak i o takie ogólne utrzymanie się, gaz, prąd i tak dalej. Więc stosunek zarobków do wydatków był bardzo korzystny i można było naprawdę dość szybko fajne pieniądze odkładać. A w Polsce wtedy pamiętam, że nie stać mnie było nawet na wynajęcie kawalerki. Więc w tych czasach jak najbardziej można było wyjeżdżać, kierując się tylko argumentem zarobkowym. Natomiast dzisiaj wiem, że w Polsce można zarabiać całkiem niezłe pieniądze, jeżeli się oczywiście podnosi swoje kwalifikacje, robi się jakieś tam kursy, uczy się języków. Jeżeli komuś zależy, no to można podnosić kwalifikacje, nie jest to trudne, każdy ma do tego dostęp i uważam, że w Polsce można zarobić całkiem fajne pieniądze teraz. Więc jeżeli ty się kierujesz tylko tą myślą, że chcesz wyjechać, bo chcesz zarabiać więcej za granicą, to nie kieruj się tą myślą, bo dużo nie nazarabiasz za tą granicą. Niewiele więcej, a może nawet mniej niż w Polsce. Pamiętaj, że tu się musisz
możesz utrzymać. Jeżeli wynajmiesz samodzielnie mieszkanie, to ci może cała wypłata nawet nie starczyć tutejsza. Chyba że będziesz mieszkał w 10 osób w jakimś mieszkaniu z innymi ludźmi i płacił jakieś grosze. No ale w Polsce też możesz w 10 osób z innymi ludźmi mieszkać i też płacić jakieś grosze. Także czy to były wybory, czy nie były wyborów? No teraz oczywiście wybory są argumentem, żeby jeszcze czekać z taką decyzją, no bo chciałbym do tego teraz przejść, że jedynym argumentem, który powinien cię wypchnąć z Polski, to jest to, że po prostu chcesz zmienić otoczenie, chcesz mieszkać w kraju, nie wiem, anglojęzycznym, francuskojęzycznym, niemieckojęzycznym, chcesz po prostu zmienić otoczenie, chcesz zmienić kraj. Jeżeli tak chcesz, no to wtedy nie czekaj, to nawet spakuj się dzisiaj i jedź, bo wtedy twoim argumentem jest po prostu chęć mieszkania w innym miejscu, a nie chęć zarabiania. Drugi powód, dlaczego możesz wyjechać nagle, to jest taki, że masz nagraną jakąś super zajebistą pracę za dobrą kasiorę, no to wtedy też, oczywiście, jedź. Jak masz zarobić, nie wiem, 5-6 tysięcy euro za granicą, a w Polsce zarabiasz ledwo 1000 euro, no to pewnie, że warto wtedy wyjechać. Ale jeżeli ty myślisz, że wyjedziesz i będziesz pracował w jakiejś standardowej pracy, gdzieś na budowie, gdzieś w sklepie, gdzieś w restauracji, czy sprzątał gdzieś i zarabiasz nie wiadomo jakie pieniądze, to się bardzo, bardzo mylisz. Ja bym przemyślał decyzję i ja bym się zastanowił. Raz, że czekałbym, co zrobi się po wyborach w Polsce, a dwa, odpowiedziałbym sobie na pytanie, co mną kieruje, że chcę wyjechać za granicę. Jeśli tylko emigracja zarobkowa i łudzenie się, że zarobię dużo więcej niż w Polsce, to są złe argumenty. Ale jeśli zmiana otoczenia, zmiana kraju, to jest dobry argument. I myślę, że to jest właściwa odpowiedź i mam nadzieję, że to choć trochę pomogło ci w podjęciu decyzji. Może cię zniechęciło, może cię zachęciło. Dzięki ci za wysłuchanie. Zostaw suba, zostaw lajka, jak się podobało i zapraszam na następny film.